Ale ja również wiem, że pan bardzo lubi koronki, bardzo pan lubi obrusy, bardzo pan lubi kobiece kształty i kobiety w ogóle. I ma pan bardzo wyrafinowany kanon mody kobiecej. Panie Janie, no... Czy ja wiem? No jak nie wiem, koronka, perły, długie, ładne sukienki, bądź też krótkie sukienki. Kobiety są elementem piękna tego świata, no więc każdy mężczyzna z podziwem patrzy na to, co jest bardzo istotną częścią piękna świata, nie? Pan Bóg po to ostatecznie stworzył także kobietę po to, nie twierdzę, że tylko po to, ale także po to, żeby było co podziwiać, prawda? Znaczy, Panie Janie, więc ja mam taką propozycję dla pana. To w tym jestem pod tym względem zupełnie normalny. Tutaj jestem, dzień dobry. Panie, mam pana taką propozycję. Nie wiem, czy ja się panu dzisiaj podobam, jestem ubrana w krótkiej sukience, co prawda nie zupełnie w pana stylu, ale przygotowałam tutaj parę kreacji, ale jest jednak luk na mnie, jest jednak luk, więc ja się jeszcze pokażę z tej strony, proszę bardzo. Parę kreacji, sukienki plus dodatki. I chciałabym pana prosić o to, żeby pan... Uważa, pani pasuje do tego? Tak, to jest tak, oni podoba się panu? Nie, okej. Okay, a co do tego powinnam założyć? To proszę? Zapraszam bardzo, niech pan coś dla mnie wybierze w takim razie, żeby wyglądała jak krakowska seksbomba w pana stylu. No nie mam żadnego pojęcia. Korale? No, taka marynarka pan myśli? To trzeba, musiałbym poszukać dłużej. No to bardzo zapraszam z tej strony, tak, bo tu mamy... To jest chyba dla Nelly, nie dla nas, tak? A to dlaczego? Ja chętnie w takich rękawiczkach bym tutaj wystąpiła. Do tego dżinsiku, panie Janie, do tego dżinsiku, nie? To ci się podoba? W co ja bym panią ubrał? Ale co, zamiast tego dżinsu, czy w ogóle od zera? Znaczy tak, od zera. Koszula. Gdyby pan miał mnie ubrać tak totalnie od zera, żeby wyglądała... Lubi czerwony kolor, Jaś. Dobra, bierzemy to. Dobrze, czyli na pewno bym to wystąpiła dziewczyny. Co by na to? Coś czarnego, nie? Czarne eleganckie? Co tam jeszcze mamy? Kasia tu widzę pomaga, no. Kasia, nie, to jak no, to jest? Trzeba pomagać, nie? No pewnie, po że to tak. Się ma dzieci, żeby pomagali no rodzicom, no właśnie, nie? Słuchajcie, mam bluzkę. Czego się nauczyłem od mojego dziecka, pani pyta. No nauczyłem się wybierać ubrania między innymi. Dobra. Spódnica. Ta spódnica, co? Nie wiem, co byś chciał? Jakieś koraliki może, co? A kapelusz nie? O, ta jest ładniejsza. Panie Janie, kapelusz nie? Kapelusz tak. Tak? Ale tak. Jakiś taki specjalny kapelusz? Nie, właśnie nie specjalny, tylko... Żeby był czarny chyba, się podoba, słuchajcie, jest to jakaś opcja, nie uważacie? Jest tylko perły, bym ubrała. Powinien być czarny kapelusz. Ale coś muszę mieć w takim razie pod spodem, jeszcze tam proponuję pogrzebać, ale słuchajcie, efekt stylizacji według pana Jana, ja w tym efekcie oczywiście, czarny. Już zaraz po przerwie musicie to zobaczyć, zapraszam. Dobę Bosalino. Panie Janie, powiedział pan, znam kobiety, które pod wpływem władzy stały się nieznośnymi babsztylami. Zmieniły im się twarze i zanikł biust. Polityka destrukcyjnie wpływa na wygląd kobiety? To wie pani, jakiś mój żart z początku lat 90. w ogóle, przez 20 lat temu, który ale potem przez trafiony? Bardzo wielu był. Właśnie nie jestem, ja nie jestem przekonany po latach, czy trafiony. Szczerze mówiąc, może i śmieszny, i zabawny, ale chyba już po latach sądzę, że nie trafiony. To znaczy, ja spotkałem bardzo fajne kobiety w życiu publicznym, które zajmują się życiem publicznym. No są zołzy oczywiście straszne. To nie ulega wątpliwości, ale to w życiu też są zołzy, więc ja mam doświadczenia ze współpracy z kobietami w moim poprzednim życiu, prawda? Czyli w życiu, w którym zajmowałem się polityką. No bardzo dobre. Także dzisiaj bym tego nie powiedział. A jak pan ocenia wygląd swojej żony? Fantastycznie. Jest piękna. A czy to piękniejsza prawda, czy to prawda, Kasia, że tata wybiera te rzeczy pani Neli? Że sugeruje, że proponuje pewne rozwiązania? Detaje. On jest detaista, więc on wybiera koronki. Detaje. Widać szkołę francuską. Detaje. Ja wszyscy zrozumieliśmy, o co chodzi. Detaje. Ale na przykład co? Ale koronka, jakieś perły? Złoto, perły. Tak? Nie, no to prawda, żeby biżuteria, którą moja żona od czasu do czasu nosi i gubi regularnie, to tak, jest... Tak, czytałam właśnie pani Nelia. To jest skandaliczny jej, skandaliczny obyczaj, to jest nie do zniesienia zupełnie pod tym względem. No ale to jest oczywiście mojego wyboru. Natomiast pewna spontaniczność, autentyczność i ekstrawagancja jej ubioru codziennego jest raczej jej autorstwa. Ona uwielbia modę, ona zawsze od młodego. Jak widziałam zdjęcie, jak miała 17-18 lat, tak się ubierała. I pewnie są takie dni, kiedy nie miałbym ochoty przyznawać się koniecznie do autorstwa. Bardzo ładna puenta. Kasiu, powiedz mi, w takim twoim odczuciu,
tata zyskał, jak odszedł z polityki, czy coś stracił? Jak ty teraz odbierasz tatę w domu? To ciekawe, nigdy nie mówiłaś mi tego. Czyż stracił, czy zyskał? Zyskał spokoju zewnętrznego. Wcześniej był bardzo zabiegany, teraz ma więcej czasu, sądzę, żeby poznać samego siebie. Tego może teraz ma więcej. Mm-hmm. Że może się zastanowić nad sobą, co naprawdę chciał w życiu. Ma czas dokształcać się, czytać, uczyć się włoskiego, swoje pasje rozwijać, podróżować. Co zgubił, co zatracił, to na pewno no, on po prostu nadaje się do polityki i zna Polskę jak swoją własną lewą i prawą kieszeń. I szkoda, że tyle wiedzy zostaje u nas na fotelu w domu. No to szkoda, szkoda tego. Ale z drugiej strony też jest tak, że pan, panie Janie, przejął wszelkie obowiązki w domu. Zajmuje się pan praktycznie w domu wszystkim. Tak, to prawda jest? Bo widzę, że pan tak niekoniecznie. Nie, to jest tak, prawda. To jest prawda w tym sensie, się tak zacząłem zastanawiać, no bo odkąd Nelly została posłem, to jest to trochę tak, że ja tamten wtorek, środa, czwartek, a czasem i piątek spędzam w domu sam, prawda? No więc w związku, no tak. w związku z tym też z natury rzeczy sam się tym domem zajmuję. No a jak Nelly przyjeżdża, to staram się pewnie nie zawsze, żeby przygotować jakiś dobry obiad, żeby mieszkanie było posprzątane, prawda? Więc... I potem chodzi za nam, jak coś pobrudzimy, coś nam spadnie. Podnoś, spadło ci. A jako, że jestem przez moją kochaną, nieżyjącą mamę wychowany w takiej rodzinnej tradycji z gruntu mieszczańskiej, prawda? Więc bardzo lubię szczegół, bardzo lubię, jak pani wcześniej powiedziała, jakąś serwetkę, jakąś falbankę, jakiś drobiażdżek taki. Takie mam upodobania, powiedziałbym, z budynbloków, prawda? Albo jakby to brzydziej powiedzieć, z pani Dulskiej, prawda? Jak kto chce patetycznie, to z budynbloków, a jak chce brzydko, to z pani Dulskiej. Nelly z kolei trochę Kasię tego wyuczyła, ale nie w takim stopniu, tak, Bogu dzięki, że nie w takim stopniu. Ma gest, prawda? Tu na coś, szeroko. Tu coś rozlać, tam coś przewrócić. No nieprawda. Co za problem. To Kasia, to jak to jest? Prawda, no, ale jeszcze jest detaista. Masło nie można tak po prostu postawić na stół, to trzeba wziąć taką tą miseczkę, masło do miseczki, potem z miseczki pod miseczkę dać miseczkę. Wszystko ma swoje miejsce, rozumiem. A Nelly jak jest głodny, mówi, dobra, no to jemy. No to ale jemy. Nie jest tak, Kasiu, że jak... Nie jest to prawda, nie mów tak o Nelly. Czasem jest. Ale trochę zabawnie jest z tego, co widzę u was. A jak, bo wiem, że jak są porządki domowe, to jednak pani Nelly ma opuścić dom, tak? Ja najczęściej porządki robię pod jej nieobecność. Ona czasem się trochę przyczynia. Ja jej każę robić przynajmniej porządki w szafie, w której ona ma swoje rzeczy, co nie zawsze mi się udaje, prawda? Ale generalnie porządki w ja Krakowie ci robię w robię szafie, sam. W twojej szafie ci robię. Kasia, jak przyjeżdża, ona ma rzeczywiście zamiłowanie do porządku jeszcze większe ode mnie. To znaczy powiedziałbym, że jest pod tym względem mieszczanką do potęgi, prawda? A więc ja bardzo cnoty mieszczańskie co cenię, w związku z tym mówię o tym w kategoriach bardzo pozytywnych. Dzisiaj często się nie ceni cnot mieszczańskich, prawda? Więc rzeczywiście jest tak, nie że... nie zna, bo ogólnie jest tak, że ludzie ich nie zna, po prostu, tak, bo są kultywowane. Trochę nie, nie ma, tak, nie ma to czasu. Więc Kasiak jak jest, to rzeczywiście w jej obecności poziom porządku jest natychmiast wyższy. No, to jest taki związek natychmiastowy. Przyjeżdża dziecko, jest od razu większy porządek. Ale Nelly no. też czyści, żeby tak nie było. Rzadko. Ale słuchajcie, ale ta sytuacja ma kiedyś możliwość zmiany. Czy będzie tak, panie Janie, że wróci pan do polityki? Bo ostatnio pani Nelly powiedziała, że no, są takie zakusy. To pani ciągle pytała to samo. Nie, nie mam takich planów. Nie mam takich nie, planów. Zupełnie nie mam. Powiedziałbym tak, ani możliwości, ani planów. I obie te rzeczy są ze sobą koherentne. Znaczy ani chęci, ani jakiegoś, żadnego jakiegoś racjonalnego pomysłu. Ja już jestem starszym panem i ja nie mam ochoty się... No w ogóle on już umiera. On już ale umiera. Nie, ja przyjeżdżam, to mówi, Kasia, ja już umieram, nie, już będę siedział w domu. Ale gdyby tak nie, jestem starszym panem, co innego zupełnie chciałem powiedzieć. I jeśli nie miałbym zupełnie ochoty uczestniczyć w tej strasznie bezsensownej, miałkiej szamotaninie, jaką obserwuję chociażby permanentnie na ekranach waszej stacji, której w programach politycznych już nie oglądam, prawda? Bo to jest w ogóle nie do zniesienia. Prawda? Więc jak sobie pomyślę czasem, włączając jakiś TVN, a telewizję publiczną też, zobaczę tam jakichś dwóch polityków, co oni tam wyprawiają, to mi przychodzi zawsze taka myśl do głowy. Panie Boże, jak ci strasznie dziękuję za to, że nie jestem dzisiaj w sytuacji żadnego z nich. No ale gdyby była taka sytuacja, bo wiem skądinąd, że lubi pan, jak się do pana mówi, senior Giovanni. I gdyby tak a się okazało... A na lekcję włoskiego. No właśnie, tam taka senior Giovanni byłby w polityce. Ela, nauczycielka, no.
włoskiego mówi do mnie Signor Giovanni, bardzo mi się to podoba. To świetnie brzmi. Bardzo ładnie. Tak, tylko mówimy do niego Signor Giovanni, Signor Giovanni. I od razu uśmiech na twarzy się pojawił. Od razu jest miło i wesoło. Proszę. W takim moja razie... Włochy. Czuję Włochy, pan, ma pan włoską duszę, tak? Ja też myślę, że stamtąd duszę, ale Włochy to jest takie miejsce, zresztą niektóre miejsce Włoch, w których ja się... No powiedziałbym, czuję co najmniej tak samo dobrze jak w Krakowie, a czasem mi nawet taka nikczemna i niepatriotyczna myśl przychodzi do głowy, że być może są takie miejsca, w których się czuję nawet lepiej niż w Krakowie, na przykład w Sienie, prawda? No zanim przeniesiesz pan do Sieny, to zobaczmy w takim razie, jak wygląda nasza modelka według pana stylizacji. Zapraszam do nas dziewczynkę, która się ładnie ubrała, nie ja, bo ja nie miałam niestety na to czasu, ale proszę bardzo. Jest tak źle. Może być, koszula i teteru bardzo ładnie. Pani Jani, to jest idealna kobieta? Nie, no całkiem tak właśnie porządnie spodnie mieszkańsko. Spodnie białe powinny były być, białe spodnie chyba. Białe spodnie. Uważam, tak. Bo nie było czarnego kapelusza, to był nasz dylemat. Kapelusz taki jest do tego niespasowany nie tyle kształtem, co kolorem. Bo co kolorem, ale gdyby był biały kapelusz i białe spodnie, to byłoby idealnie. To by było bardzo dobrze, tak. No i te perły powinny być prawdziwe. No ja myślę, że są, A szmatka, tak, moi drodzy, a Karpczy nie może doczekać, żeby usmażyć. Zapraszam panią Kasię, pana Jana do Karpia. Bardzo dziękuję za rozmowę, my się zaraz zobaczymy jeszcze w kuchni.